Hej, cześć, witajcie, tu Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Armies of Exile'u. Lecimy dalej, kampania zwierzę ludzi. No co, chyba możemy tu kliknąć, to nie wiedziałem. Dobra, mniejsza z tym, mamy misję czwartą, mury Noranu. Ostatnio było odzyskanie stada, także dzisiaj sobie lecimy już z murami Noranu. I cutscenka. Oglądamy. Prepare to attack the humans. But Turan has ordered us to wait for him. I'm tired of waiting and will not cower here. I will breach the wall of Norrin and prove my worth to my father. To jest ten gościu. Irytujący. Behold! I am Lord Belloc, Grand Inquisitor of Antares, bringer of justice and righteous retribution. You will not break this wall. Aya, the Bright, cast her blessings upon my cause. We will sow the ground with your bones. We will see, human. We will see. Your flesh will be flayed to bare bone. The scavengers will feed on them ere the sun sets. Groźnie. Dobra. Czyli misja jasna, zniszcz zamek ludzi i draga musi przeżyć. Liczę na to, że będzie jakiś tutaj... zabijemy tego gościa w różowym ubraniu. Bo jest on strasznie irytującym typem. Oczywiście... oj, strasznie dużo potrzebujemy tej... są jakieś stajnie tu są. Musimy sobie rekrutować żubry, bo mamy strasznie... mało tutaj miejsca na... trole i ogry możemy sobie rekrutować w tej misji, zajebiście. A mam jakieś ulepszenia do troli? O, to jest dobre. Większe obrażenia. Oj, tu będziemy lecieć w te jednostki, bo bardzo je lubię. Tak, będziemy sobie ulepszać. Myślę, że to jest spoko. A czekajcie, czy ja przypadkiem właśnie nie potrzebuję tego, sorry. Nie chcę sobie w trolle pójść i wy... ogry. To będzie... co to jest? Srogość w ogóle, jaki ten... będzie celem tego odcinka. Zrobimy sobie taką... zrobimy sobie taką armię, wiecie... jakby to powiedzieć... niezbyt... niezbyt, wiecie... zróżnicowaną. O. Wyślijmy sobie gobliny, żeby zwiedzały wszystko. Może ktoś przeżyje. I sobie chodzą. Ściągają tej szczepy, no tylko jeden. Goblin. Okej, dobrze wiedzieć, że tu jest... o, to jest jakaś baza w ogóle, to spoko. I róbmy sobie oczywiście... trolla już na przykład. Tu też są jakieś te, tu są jakieś mury, ty iść tu. Wiecie, tu, a potem tu. Będzie iść. No i tutaj mamy kopalnię potencjalną, kolejną. Spoko. Zastanawiam się, czy to się musimy obraniać, nie wiem. No, potrzebujemy tutaj tych jeszcze. Mamy ulepszenia. Chcę sobie zrobić ogra. To jest spoko, ale musimy chyba sobie robić gobliny jednak, bo one są dystansowcami chyba jedynymi. Może nam się coś odblokowało, teraz sobie to obczajmy. O, ona może atakować jednostki powietrzne, jest spoko. Możemy sobie zrobić harpie, śmiało myślę. Wiecie, I'll serve you, master. Jest do harpii, o, w ten sposób. Rąk. Ale nie mamy tu jeszcze mantykor. To idziesz tu, a potem idziesz rąbać drewno w sumie. Okej, tutaj rekrutujemy. Kurwa, fajnie, jakiegoś trolla na przykład. Yes, master. Powinny tu być też jeszcze te ołtarze.
Ogry śmiesznie bardzo wygląda. W sensie jego twarz, nie? Śmiesznie chudo. Yes, master. I zrobimy to, a potem od totemów. Nie pamiętam, które to było. Mamy taki budynek tu? Nie mamy, więc sobie ulepszymy te totemy. Potem będziemy budować totemy po prostu. The building complete, master. I tak wymaga to ołtarzu, więc... Widzę, że mamy tylko jeden poziom jakby upgrade'ów dostępny, więc... Okej. A to sobie będziemy harpy rekrutować, tylko że potrzebujemy... O! A co wymaga tutaj... Oj, bardzo dużo tych klejnot to wymagacie. Trzeba będzie sobie zrobić na bazę. Humans, I will drink of your blood. Macie sobie tu stać. Utrzymaj pozycję w ten sposób. We need the trolls to breach the Great Wall of Norrin. Onward. This way. O wy kurna. O, ale trolle widzę, że... A nie, a tak będzie wyglądał. Mamy harpie. To ja nie wiedziałem, że tu są też te... dziady. Idźcie tu może. Głębin dowód. Takie same plugaje bestie, jakie nakaja grogo nakaja jego lód. Okej. Rumi tu to, kurde. Przeżyjesz. Pięknie. Use me, use me. My blade is ready. What do you need? Zbuduj ten totem tu. Your command. Our research complete, master. Się schowajcie w ogóle tu gdzieś. Tu, a potem. Ale nie, idźcie tu najpierw, a potem ha. I do as my father asks. Aha, i będzie tam. Harpia jako tutaj. Wykokszona. Krąg już mamy. Trzeba sobie zrobić ogra, albo i nie. Odbuduj. Zbudujesz kolejne. A co tu potrzebują? Drewno, a drewna... nam nikt nie zbiera, no to nieźle. Będziemy w harpie w tym odcinku również. I oczywiście w obronę, nie? To by się przydało żubra zrobić na przykład. Wieżyczkę. Ciekawe co tu mamy. Czy mamy gdzieś jeszcze surowce fajne? Tu możesz iść z tym, zrobimy sobie kolejną bazę. Polepszane, to mam polepszane. Zrobimy sobie jeszcze dwie harpie. Widzę, że nas tutaj atakują w różne sposoby. No i zrobimy sobie tutaj oczywiście twierdzę. Za mało drewna, aha. Możemy sobie postawić na pewno jakąś... ciekawą wieżyczkę, tylko gdzie? Zatakują, ale to nie fajnie. Gems on you.
trolla, żeby go ochraniał. A. Okej, i tobą możemy za chwilę naszczepić drewna. Please. More wood is needed. More wood is needed. No, o, dobra. Mamy bazę. Git. I do as my father asks. Przydałby się też jakiś uczniów porobić. No rob. Widzimy sobie wszystko, chyba jednak. Bo nie. Zrobię sobie po prostu tak do włosów. Where shall I go? Where shall I go? Ja czy ich uleczę, ale nie skończą. To są ciekawe. Nie, nie uleczyli. Yes. Use me, use me. Yes, master. Yes. Yes. Yes, master. Yes. Pięknie robimy ogry, wszystko. Boni. Musimy pamiętać, że to jest brutalny atak. Zdaje się, że to jest niewrażliwe. Ciekawe. Faktycznie są niby tym kamieniem. Oko takie, żeby można było komuś wbić i poczekać na odpowiedni moment i z powrotem się przemienić, wiecie, w zwykłą jednostkę, nie? Porobimy sobie ogry, trolle, wszystko. Robimy sobie też harpie. Klejnotów mało. Żeby się jakiś atak zrobić, nie? Zapiszmy sobie gierkę w ogóle. Koniecznie na... koniecznie jeden. Zrobimy sobie jakiś atak. Czekajcie, zrobimy tak. Harpie sobie weźmiemy. Dwie sobie zostawimy. Pójdziemy sobie. Nie ma obrony. Tu jest... Pójdziemy sobie tu. Pójdziemy sobie tu. Yes. A wy pójdziecie. We are being attacked. The enemy is attacking us. Okay. Okay. Yes. Pójdziemy sobie wszyscy do góry. Tu niech się robią nowi wojownicy. Trolle fajnie tutaj atakują z boku. Pięknie, pięknie, pięknie. A wycofajcie się tu. Trolle sobie to ogarną. Trochę sobie to ogarną. Dobra, wiecie co? Wszystkie ulepszenia idą. Jednak. Jeb, z kamienców. Mają fajny zasięg. Jeb. Zajebiste są trolle. Jeb, chłopa, jeb, kniera. Knechta. Parę hitów i są... martwi. Point me to battle. This one.
się wycofaj. Jeśli cię boję, to się wycofaj. Nie. Nie padniesz. Nie padniesz. Nas tu atakuje niby. Nawet nie wiem. Zagnoję. O, ten ich tu atakuje. Dobrze, niż tych chłopów tutaj. Yes, master. Dobrze, bić, zabić. Okrzyk bojowy sobie zrobimy. Roli też potrzebujemy dużo. Lepszonka. Ty, mamy strasznie mało tych. Rób mi to. Więcej troli. Niszczcie tą bazę, bo te koszary szczególnie. To będziemy już w domu. Będziesz ich chronić. I w ten sposób to wygramy. Bibi, kamulcami. Ej, niestety nam padł jeden. Ale zniszczy tą koszary pieprzone, please. Cię tam rozpiździel. Lepszamy wszystko ładnie. Ładnie zdobywa. W ogóle tu co się dzieje? Stoją i mają wyjebane, no to śmieszne trochę. Tu mnie nikt nie atakuje. Nic tylko nie wykrakał, że mnie zaatakują zaraz. Czekajcie, róbcie tych. Trójmy gołasy. Żeby sobie zrobimy znowu trolla. Zjemy tam wszystkim. We are being attacked. O, szamanki, znaczy tego, że wiecie. Ten w ogóle jak on tu jadkę robi, kurde. Tych chłopów. Ta sprawa. Zniszczę to najpierw trochę. Zabijcie go. Dobra, już tyle kamienia mi dostanę. Dziękuję dla sisters of the Fenmara. Zostaliśmy captured by the humans. We honor the old oaths and offer our power to Draga, Taran's son. Spoko.
It seems I am known wherever I go. I accept this offer, sister. We have some minor magic that may help you. Są podziemia chyba w ogóle. O kurde. Gaseous form. With it, your warriors can be transformed into vapor to easily slip through any obstacles. We will show you. We accept this offering of magic, sisters. Thank you. With it, we can penetrate the Great Wall and strike at the humans with surprise. Yes, this is the way. Postać gazowa, nowe zaklęcie. Aha, to ja wiem co to jest, bo pojawiało się to nieraz. W kampaniach, jak graliśmy przeciwko właśnie zwierzoludziom, nieraz się to pojawiało. Idźcie tu, będziecie stać na obronie. Dzięki! Dobra, czy jeszcze coś możemy ulepszyć? Tu zaraz się skończę, zobaczymy, czy jeszcze mamy jakiś upgrade. Szybkość ruchu bojowników perspektorów. Oczywiście jest to trudne. To nie jest aż takie potrzebne, tak bojowników nie idę. Wolałbym na przykład... A! Żubry sobie musimy robić. Dzień dobry. Możecie tutaj niszczyć kolejne domy? Nie mam się levela, prawda? O, oh, wow! Panie do ekspieni. I zbrojownia tu jest w ogóle. O nie, wy się wycofajcie. Kontrole. Kontroliki. Kontroliki pójdą. Jeszcze jakąś haciendę mamy. W ogóle zapiszmy grę, bo rzadko zapisuję, strasznie rzadko. Bo to jest błąd, potem tracę czas na pierdolenie. Kontrole w tym uderzeniu są kluczowe. Niestety nam padł. Powinniśmy najpierw tego, bo on nam tutaj zabija więcej niż te wieżyczki. Te wieżyczki nawet nas nie atakowały. Właśnie obszarowy damage nam tu. Nie wiem, czy warto te mury bić, bo oni będą mogli przez to przejść. Tak to pewnie nie mogą, bo mury normalnie w tej grze nie istnieją, więc... Trochę dziwne. Zbierają ładnie. What is the task? Też tu ładnie zbierają, zróbmy sobie jeszcze te żubry. Możemy robić ogry, role. More gems. Zróbmy tutaj. Anulujmy w tej barze, w bazie, ta baza jest, że tak powiem, nieużytkowa. W ogóle sprawdźmy sobie goblinę, co to jest? Wejście do katakomb, ciekawe co tam jest. Mogą być przydatne rzeczy, goblin skautujesz. Tradycyjnie wysyłam, oj, goblinów. Padnie. Nie padnie bez problemu, no. No to zróbmy sobie tak. My blade is ready. I will take their power. Should I take their soul? Zróbmy sobie taki odciął. Trzymy gierkę. I takim oddziałem tam ruszymy. Nie. Spirits guide me. Tam ruszymy w ten sposób. Atakowani, co prawda mamy bardzo mało tych. Muszę poświęcić jakieś goblina na przykład. Dobra, widzę, że sobie tu razem. No to pajączki tutaj są chowane. Gobliny sobie radzą, wszystko jest git. O, widzę, że wykończyli wszystko. Coś się dzieje, nie? Dajcie sobie radę? Ładnie. No trolle to ja nie wiem, czy to za dno, ale... Skoro to mamy, to zróbmy sobie trolle. Should I
Ja was tu zostało, może dacie radę. Przypuszczam, że to będzie gdzieś jakieś takie przejście do tej twierdzy, nie? Podziemne. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jak nie, no to wczytam, bo bez sensu straciliśmy armię w takim razie, jak to nie będzie nic przydatnego. Pętany leży. To tak, po kolei. Tego mnicha to sobie kurczę. Czemu są... Czemu oni mają czarne szaty? Są coś lepsi, czy co? Co? Nie zrobił. Nie, to są zwykli mnisi chyba. Opętany legion. Czy coś tu jest? Czy go wywaliło na półkę skalną? Dole. Harpie. I was, i was. Gemsów. Gemsy. Tutaj też bym robił tak, że wykuj ostrze. Niech mi kuje ostrze, bo będziemy zmieniać naszych chłopów prędzej czy później w wojska. Mamy ich dosyć sporo. Gierkę. Trochę tu straciłem wojsk. Boję się trochę tymi trollami chodzić, więc lepiej sobie. Bo... Ja oni nawet nie wiedzą, że ich atakują trolle. Nie mają w ogóle jakiegoś agro dla nas. Mieć kamień naraz, a on przeżywa. Mam wrażenie, że trolle mają strasznie overpowered wizję. Widzą bardzo daleko i po prostu mogą... Tylko jednostki zazwyczaj ich nie widzą, jak je atakują. Szczególnie jakieś budynki albo coś. Fajna jednostka naprawdę. Czego? Pamiętam, czy sobie ich dawać do rekrutacji. Samo jak i inne jednostki. No i żubry, bo nie mamy... Mamy żarcia, zaopatrzenia, nie mamy za dużo. Jeszcze możemy mieć 60 maksymalnego wojska. Coś tu jest? Co to za miejsce? Jakieś tutaj posągi. Tutaj chyba useless zakątek w ogóle warto było. Tu też coś pominęliśmy, ja wiem. W sumie jak pominęliśmy, to możemy sobie... Ma w ogóle 3 kile. Możemy sobie jednego tam chłopka wysłać, żeby to zwiedzą. O, i tu jest wyjście z katakumb, to jest też spoko. Ale czy coś tu będzie takiego opłacalnego jeszcze do zobaczenia? Możemy wejść mega dużą armią i im tam narobić chaosu w tej zamczysku. Są drugą fajnie zabezpieczone, nie? Trochę tych wiedźm narobmy, bo one są jednak przydatne. Yes, master. I will do it. O, gra bym też zrobił, więc trochę. O, pajączki. A tu mamy miejsce na kopalnię, znaczy Boże, na bazę. Spoko. Dwa czasy go zabijcie. Fajnie, bo nie się eksją, nie? Luck, Lord of Demons, I call upon you. Ha! Vile beasts! You've interrupted the sacred incantations. Kill the interlopers. A tu jednego chłopa wysłałem. Trochę śmiesznie. Oj, wysłałem jedno. Ta stenka się otworzyła. Oni gdzieś idą w ogóle. To jest dziwne. Trzeba wysłać tam. Trzeba tu wysłać tych wszystkich. We had a lack of gems to exploit until now, but here we have found plenty. To jest akurat spoko. Potrzebujemy tutaj. Tak będziemy ich wysyłać od środka, więc potrzebujemy te wojska tutaj. Tu się jakoś idzie przejść do tego?
Pozwiedzajcie do trolla jeszcze. What is the task? Iść tutaj, mam nadzieję, że... Monstrosity hides under our very feet. There is nothing but the stench of death and carnage here. We must kill these things before they can bring murder upon us. Się odwaliło w ogóle z tym jednym. Use me. Should I take their soul? Our tribes are under attack. Yes. Oj, trole mi wpadały. Niestety. My blade is ready. Yes, master. We are being attacked. Co wy? Co wy robicie? Oni tam idą. Your command. Nie tędy co trzeba idziecie, gałgany. I padł mi goblin. Jezus Maria, jakie głupki. Yes, master. My blade is ready. Kontrol 1. Kontrol 2. I będziecie, reszta będzie kontrol 3. Lecimy. Więcej tych czarownic by się przydało. I pełno troli, bo straciliśmy wszystkich prawie. A znaczy nie, w sumie teraz tutaj mamy, nie? Kurwa, ja chcę zabić tego różowego przede wszystkim. Dobra, ładnie ich powywalali. Świetna jest to... nie opcja, ale... umiejętność. Coś tu było? Jest tu ten cały różowy... nie wiem, ktoś tam? Ważny? Książę nie, bo... ważny, nie? Więc... nie. To pójdziemy sobie tutaj, żeby podbić to. Też tam wyślemy jednego chłopka. I oczywiście wojsko robimy dalej. Dalej. Ze wszystkim was. Może jeszcze trolla. Czy ogra, przepraszam. Mylą mi się te. No nie, to anulujmy. Żeby nam miejsca nie zajmowali. Zrobimy sobie ogry. Ogrów więcej. Tu idzie armia. O, jest chłopek. To tak, idź tu. Bo nie wiem, oni jakąś dziwną drogą idą, jak są tutaj i klikamy tu po prostu. Jakby, chyba im się wydaje, że szybciej jest tędy, nie? Wy pójdziecie tu, podbijecie to dziadostwo i będziemy się tutaj ustawiać, żeby wychodzić. Ciekawe, gdzie to wyjdzie, czy to tu, czy tu, nie wiem, ale my to bazę zabić, nie? Znaczy rozwalić. Aha, no i w sumie by się przydało okrzyk bojowy zrobić. I tu oczywiście wykuj ostrze też. Tutaj będziemy zmieniać naszych chłopków. Wiecie, w sumie grupa druga? Tak, grupa druga. Lecicie na nich tam. Zapiszmy sobie. Nie wiadomo, co tam będzie w sumie. To nie jest naszym celem, ale chcę tu wybudować bazę, więc to będzie bez sensu. Leżę zniszczyć, znaczy to przede wszystkim, no to w ogóle aimów i tyle. I się tym zajmą, więc... Gobasy, zniszczcie tego, bardziej steroju. To zniszczy przede wszystkim. Wysadzicie tu na imię i zniszczycie wszystko. A ty sobie zbudujesz bazę. Spoko. Harpie mamy. Troli są. Ogrów.
A, wy idziecie tu. A cóż, w sumie dziwne jest to, że nas nie atakują, nie? Bez dragi, nie dragi. Może nam paść. Mamy miejsce na kolejną bazę, więc spoko. No i to... Czemu nas atakuje tutaj? A nie wiem. I to chyba nam daje spokój od ataków, które mieliśmy wcześniej na bazę. O, okrzyk bojowy leczy, fajnie. Co zrobimy sobie? Pyk. Pyk. Dwa okrzyki bojowe, żeby uleczyć nasze jednostki do 100%. O. Dziura niezniszczalna. To co chodzi z tą dziurą? A, oni chyba tędy wylatywali, nas atakowali. No tu, tak. Idźcie tu. A może raczej tu. Idźcie grupą piątą chyba? Czy trzecią? Już nie wiem. Nie. Najpierw tu. A potem tu. Nie denerwujcie mnie. My sobie tu bazę wybudujemy. A następnie tam. Moim zdaniem to już jest overkill. Bazowy. Mamy multum jednostek. The building complete, master. Czy ulepszenia jeszcze mamy jakieś? Dobra, to przyspieszmy sobie ich. I jak będziemy... Zanim pójdziemy w ogóle tutaj, nie? To planuję coś takiego, że... Tu potrójny okrzyk, bo tak, tu się kończy. Tu się kończy. Tu można włączyć, żeby nas leczyło. I tu można również włączyć. I dzięki temu... Pominąłem jedno. I dzięki temu za chwilę będą okrzyki bojowe i będziemy mogli ruszać do boju. Będą się nasi leczyć, nie? Spoko. Dużo troli. Fajnie. Możemy tam śmiało wbijać, moim zdaniem. Tego jednego trolla już... Kto was tu jest? Znaczy ogra. Kurde, ale mi się tam myli. Nie. Damy was pod czwórką. Tak, idźcie tu. Potem tu. Potem tu. Dobra, okrzyk bojowy jest, mamy save'a, dobra, ruszajmy. O, czy jesteśmy w jakimś takim miejscu? Czarnawym. Idziecie tu, idziecie tu. Hold the line, men of Antaras and Norrin. The Underrealm is upon us. These are beasts of the tribes. By what devilry do they come that way? Ale S. To jest generalnie mega łatwe. Ale niszczcie to, bo oni sobie tutaj dadzą radę. My sobie to trollami będziemy też wyniszczać. W ogóle jaki tutaj wylewelowani są już. Tak. To zniszczy. Pierdzielaj się. Czy mamy dużo tych gobasów, więc w sumie to jest spoko. Strasznie dużo gobasów. One są takie małe, że tego tak w sumie nie widać. Nas tu atakuje w sumie. No co ty odpieprzasz? Co zrobiłeś do mojej armii? Zniszczyłeś moich noble knights?
Why have you forsaken your faithful? You! Soldiers! To me! In the bright lane! Dobra, wygrywamy to. Kończymy tę misyjkę za chwilę, bo już widzę, że tutaj padają. Niszczy te wieżyczki wieprzone. I to na końcu. Co jeszcze możesz po chłopami powiedzieć? Aha, znieśle mówili, no i wygraliśmy. A, mega łatwe. Będę dał nagamić. Szkoda, że nie mogliśmy go zabić. Podał mnie strasznie irytuje ta postać. W kampanii ludzi też mnie irytowała, bo jest taki zaślepiony. Głupotą swoją. I to zniszczenie w tle. Dobra, to chyba koniec scenariusza. Nie wiem. Co? Koniec cutscenki, czy co? Dobra, koniec, bo tak dziwnie się przedłużyło. Niezręcznie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o kciuku w górze, komentarzu i subskrypcji. Elo, elo.